Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Tamara González Perea wyszła z ukrycia, a konkretnie z dżungli. Oświadczyła, że przez ostatnie 2 miesiące nie miała dostępu do internetu, do telefonu. No taka to była dzicz. Ja tak naprawdę tydzień temu wyszłam z dżungli. Ale teraz już ma, i wyjaśni wszystkie wątpliwości, jakie narastały wokół niej po tym, jak wystąpiła w sprawie dla reportera. Przypomnijmy, że Tamara González Perea przyszła do sprawy dla reportera, aby... jakkolwiek to zabrzmi, aby zagrać na bębenku wymyśloną na poczekaniu melodię rodzicom ciężko chorego dziecka, żeby to im pomogło. Zareklamowała jeszcze magiczne czaszki, które też generalnie pomagają. Chronią przed nowotworem, albo leczą nerki, czy coś. To wystąpienie absolutnie było przełomowe w moim życiu, pod wieloma względami. Okazało się dziwnym trafem, że występ pani Tamary nie został pozytywnie odebrany. Ja przez ostatnie tygodnie dostałam setki komentarzy i setki wiadomości, w których nazwano mnie kurwą, nieładnie, ździrą, nieładnie, szmatą, nieładnie, oszustką, o, czarnuchą. Czarnuchą. To nie, nie, dobra, już dalej nie. Oszustką. To jest bardzo ładne. Moim zdaniem dość trafne słowo i o tym dzisiaj chciałem z wami porozmawiać. Aż usiadłem tym razem przy nagraniu Dziennikarskiego Zera, bo temat jest naprawdę poważny. Otóż dawno tak się nikt nie podłożył jak pani Tamara i jej sklep La Parika, do którego nasza ukochana szamanka wszystkich tak chętnie zaprasza. Tak wszystkich zaprasza i sam sklep zaprasza, żeby tam obejrzeć te słynne czaszki, żeby się z nimi zapoznać, dotknąć, porozmawiać, że aż się skusiłem i pojechałem tam. I muszę wam powiedzieć, że jest to miejsce absolutnie mistyczne. Jest to miejsce totalnie magiczne. Mianowicie jest to miejsce niewidzialne. Byłem tam. Pojechałem pod wskazany adres i tam jest tylko domofon do klatki schodowej. Żadnego napisu, sklep, La Parika, Tamara Czary albo odpieralam jakieś tam dziwne numery pod 15 czy pod 2. Nie ma tam nic, żadnej tabliczki. Być może ja nie widziałem tego sklepu, dlatego że jestem człowiekiem, który nie wierzy w szamanizm pani Tamary. Może muszę uwierzyć i wtedy sklep się pojawi przede mną. Póki co się nie pojawił. Zadzwoniłem na numer nawet, który jest podany, bo uznałem, że może jakiś kod mi podadzą tajny, ale też nikt nie odebrał. Sklep La Parika powstał z miłości do różnorodności, do pracy. Czekajcie sobie tutaj, wytrę nosek od tych łez. Jestem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o to miejsce. Póki co uważam, że ono nie istnieje. Chociaż rzeczywiście może się okazać, że istnieje, tylko ja nie umiałem tam trafić. Ale trochę trudno w takim razie tam trafić. Ale dobra, w porządku. Dzisiaj będzie dłużej o Tamarze, ale nie tylko o niej. Dlaczego o niej przede wszystkim? Otóż dlatego, że muszę uzasadnić, dlaczego ją, tudzież jej pracowników, pracowników jej sklepu, uważam za oszustów. A uważam tak dlatego, bo Tamara, po tym jak przerwała to medialne milczenie, bo wyszła wreszcie z dżungli, wzięła sobie za cel, żeby obronić reputację swoich magicznych czaszek. I w swoim wystąpieniu powiedziała, że są jakieś tam czaszki, które można kupić na AliExpress czy coś, ale to są podróbki. To jest tak, jakbyś kupiła torebkę Dolce Gabbana i myślała, że dostaniesz torebkę Dolce Gabbana, a to będzie po prostu jakaś szmira. To nie znaczy, że jeżeli zamówisz torebkę, która wygląda jak Chanel, to otrzymasz taką torebkę. I ona wręcz wyśmiewa ludzi, którzy wierzą w to, że można w tańszych cenach kupić jakieś chińskie gówno i że ono będzie tym samym, co czaszka, którą ona sprzedaje
w swoim sklepie, bo jej czaszka jest robiona przez ludzi nadzwyczajnych, których tylko kilkanaście osób na świecie jest takich, którzy potrafią taką czaszkę wytworzyć. Czaszkę, z którą, jak twierdzi, można pracować. Takie osoby, które potrafią taką czaszkę wyrzeźbić, ich jest obecnie na świecie, na stan mojej wiedzy, kilkanaście. I już mi się głupio zrobiło. Już sobie pomyślałem, no faktycznie, może ona sprzedaje prawdziwe dzieło sztuki. Warte dużo pieniędzy, bo dzieło sztuki. A ja mówię, że w Chinach coś takiego kosztuje taniej, a to przecież zupełnie co innego, nie te materiały i tak dalej. Zrobienie, wykonanie jednej takiej czaszki to jest proces intencyjny, proces duchowy. Jest to proces niezwykle rzadki i niezwykle ważny. I też niezwykle trudny. I myślę sobie, kurczę, jakim jestem prostym człowiekiem. Jaki jestem w ogóle niewrażliwy na wyższą sztukę. Na dobre rzeźby. Czekajcie sobie tutaj, wytrę nosek. Sklep La Parika wrzucił filmik na swojego Instagrama. W zbliżonym czasie co Tamara swoje tłumaczenia. Zobacz, jak powstają nasze kryształowe czaszki. Mówię, kliknę, bo nie wiedziałem. Zobaczę, jak powstają ich kryształowe czaszki. I to jest naprawdę imponujące. To jest naprawdę piękne, jak tamten facet dłucikiem coś tam w tych czaszkach grzebie. Tylko jest jeden duży problem. Ten film to są zmontowane fragmenty filmu z innej strony internetowej, z innego profilu na Instagramie. I teraz najlepsze. Jak wejdziecie na profil Mr. School Official, to tam znajdziecie link do tej właśnie firmy i do produktów, które oni sprzedają na stronie Alibaba. I wiecie co? To jest chińska firma. Znaczy, może nie nadążacie. Tamara powiedziała, że ona sprzedaje wyjątkowe czaszki, a nie jakieś chińskie gówno. Po czym jej sklep rzucił filmik. Tak powstają nasze czaszki. A filmik jest kradzionym filmikiem. Lub też nie kradzionym, a pożyczonym. Może podpisali jakieś porozumienie. Z chińskiej firmy, która produkuje na potęgę czaszki. Na potęgę. Żeby nie było, że ona nie jest chińska, to ona jest chińska. Ta strona jest chińska, można nawet znaleźć do niej adres. Ona się nawet nazywa Lianyungang. Lianyungang. Jest to firma, która zameldowana jest w Jiangsu, w Chinach. W pizie, kurwa. W Chinach. W pizie. Więc jeszcze raz. Te magiczne czaszki, które nie są byle jakimi czaszkami, są tak naprawdę czaszkami z chińskiej fabryki czaszek. I jeśli zamówicie tą czaszkę w chińskiej fabryce czaszek przez stronę Alibaba, bo oni tak sprzedają, to zobaczycie, ile te czaszki kosztują. Otóż kosztują dużo mniej niż u pani Tamary. Można na przykład kupić czaszkę za 8 dolarów. Nie za 800, tylko za 8. Można kupić za 55. Można też takie najlepsze za 100. Ale generalnie one kosztują paręnaście, max parędziesiąt dolarów. Mało tego, jeśli wejdziemy na tą czaszkę i zobaczymy jej opis, to te czaszki nabierają swojej magicznej mocy dopiero w sklepie pani Tamary. Tu nigdzie nie jest u Chińczyków. Chińczycy są, okazało się, uczciwi. Oni nigdzie nie napisali, że ta czaszka cokolwiek leczy albo czemukolwiek zapobiega. Nigdzie nie ma takiej informacji. Jest tylko napisane, patrz, fajna kryształowa czaszka, kup sobie. A pani Tamara kupuje fajną kryształową czaszkę i mówi, i ona jeszcze zapobiega nowotworom. I cena razy 4, razy 5, razy 6 albo razy 10. Ale nie, jak można atakować moje czaszki? Moje czaszki są nadzwyczajne, można z nimi pracować, jak ktoś tego nie rozumie. To jest w ogóle prymitywny. Dlatego, że kryształ obrabia się w specyficzny sposób. Drobno rzeźbiony, delikatnie rzeźbiony, precyzja, z jaką to jest wykonane, można sobie zobaczyć, właśnie jak się taką czaszkę weźmie w rękę. To jest prastara magia, można o tym przeczytać w książce
Kryształowe czaszki. W ogóle zajebisty tytuł na książkę o kryształowych czaszkach. Polecam wszystkim takie zwięzłe, dosadne tytuły. Życie byłoby prostsze, jakbyśmy szli do księgarni i byłoby wiadomo, o czym to jest książka w taki sposób, prawda? Tajemnica kryształowych czaszek, a druga to są kryształowe czaszki. Mapcie coś o kryształowych czaszkach? Mamy książkę, kryształowe czaszki, proszę. Piękne, piękne. No więc, droga Tamaro, powiedz mi, jak to jest, że już wiemy, skąd się biorą wasze czaszki, no bo przyznaliście, wzięliście, wrzuciliście filmik, tak, one są wytwarzane. Są wytwarzane w Chinach przez jakiegoś kolesia w okularach. No i to jeszcze jest w porządku, ale powiedz mi, jak to jest, że w Chinach, bezpośrednio u tego gościa, na stronie Alibaba.com, możesz tą czaszkę kupić za $34. $34. I dlaczego to tak jest, że on, tu nigdzie w opisie nie ma, że ona pomaga w czymkolwiek, tylko jest napisane, ile waży, z jakiego jest kamienia i tak dalej. $34 u niego. Jak to jest, że u ciebie ta kryształowa czaszka kosztuje 859 zł i wspomaga detoksykację organizmu, może wpływać korzystnie na pracę nerek. Ta czaszka zwiększy twoją fizyczną wytrzymałość, przyniesie ulgę i rozluźnienie po ciężkim wysiłku fizycznym. W którym momencie ta czaszka nabiera swoich specjalnych właściwości? W którym momencie, powiedz mi, ten Chińczyk wziął tą czaszkę, to może być czaszka, zapakował ją do pudła i ona nie miała żadnych jeszcze właściwości. I potem ty ją wyciągasz i to już jak ją trzymasz, o co chodzi? Czy listonosz, który z nią obcował, jest mniej zmęczony, bo niósł tą właśnie czaszkę i mówi, kurczę, jakoś dzisiaj mi się dobrze pracuje. W którym momencie ona staje się magiczna? W którym momencie staje się droższa? Skoro można ją kupić za $34 u Chińczyka, a u ciebie za 859 zł, w którym momencie ona nabiera wartości? Wytłumacz mi to bardzo proszę. Właśnie jak się taką czaszkę weźmie w rękę. Dla mnie niestety sprawa jest już jasna. Jesteś oszustką i nie boisz się tego powiedzieć. Możesz, tak jak zapowiadałaś, niektórych do sądu pozywać. Dla mnie jesteś oszustką. Opowiadasz, co to za magiczne czaszki, a potem się okazuje, że kupujesz je właśnie u Chińczyka za psi chuj po prostu, rozumiesz? A potem udajesz, że to jest nie wiadomo co i że jak się to kupi, to człowiekowi będzie w życiu lepiej. Lepiej to będzie tylko tobie. A potem te płaczliwe wystąpienia. Ludzie tam nie lubią mnie, albo rasizm. Jeszcze trzeba było zagrać nutką rasizmu. Jakbyś nie zagrała nutką rasizmu, to już w ogóle, ale jak można takiej karty nie użyć? Masz asa w rękawie. Tak, ty no, hejtują mnie tam, w chuja poleciałem trochę, ale mam trochę ciemniejszą skórę. Pam, rasizm i dziękuję bardzo, do widzenia, odpierdolcie się. Oczywiście, że musiała zagrać nutką rasizmu. Zaraz wam konkretnie puszczę ten fragment. Ja czegoś takiego doświadczyłam tylko w dzieciństwie, kiedy moi koledzy ze szkoły pluli mi na plecy i kazali mi wypierdalać z tego kraju, cytuję. Ja przez ostatnie... Jakbym chciał być niemiły, to bym powiedział, że się pierwsi na tobie poznali. Bo takich naciągar jak ty, to żaden kraj nie potrzebuje. I rzeczywiście najlepiej, jakbyś się zakopała w tej amazońskiej dżungli i tam odprawiała swoje rytuały. Tak w ogóle, to jakbyście chcieli, to Tamara jeszcze sprzedaje ręcznie rzeźbione bębny i wykonuje je Max z Ukrainy. Nasze bębny, które są wykonywane ręcznie przez Maxa. I one są w tradycji syberyjskiej robione, ale możesz zamówić dowolne. I te bębny są naprawdę magiczne. Ona nawet mówi, że to jest niesamowite narzędzie i że bęben to tak indywidualna sprawa, że nikt inny nie powinien go dotykać. Tylko właściciel bębna. Bębna nie powinna dotykać żadna inna osoba niż ta, która jest właścicielem bębna, dlatego że jest on przedłużeniem twojej życiowej energii, twojej życiowej mocy. I to też oczywiście nie jest żadne oszustwo. W ogóle ona mówi nam, że szamanizm to jest coś, na co się musimy otworzyć, bo to jest prastare. Różne rzeczy są prastare. Spanie w jaskini jest prastare. Wpierdanie zielska jest prastare. Różne rzeczy są prastare, co nie znaczy, że mają sens. Ludzie się myśleli, że jak piorun trzasnął, to że Zeus się wkurwił. To jest prastare. Ale to nie znaczy, że to jest godne uwagi. Rozumiesz? To nie jest żaden argument, że coś kiedyś było. Szamanizm. Szamanka, kurwa, jego macie. I przyznam szczerze, że mnie to napawa ogromnym smutkiem, że w Polsce, gdzie my mamy takie bogactwo tradycji słowiańskich, wciąż szamanizm jest uznawany za zabobony. Jedyna szamanka, jaką akceptuję, to jest Justyna Styczkowska.
Ale najbardziej mi się podoba ten fragment. Zawsze warto jest głosić swoją prawdę i zawsze warto stać w autentyczności. I ta autentyczność jest najważniejszą walutą, jaką my jako ludzie mamy. Taka autentyczność, jak tych czaszek? Prawdę mówisz, tak? Tak jak ty mówisz prawdę? No w pizie, kurwa. I dochodzimy do drugiego wątku. Otóż podobno w tym sklepie, do którego ja nie trafiłem, a podobno on istnieje, znaczy tak twierdzi ona, to wiszą na ścianie certyfikaty. Bo trzeba powiedzieć, że ona, ta Tamara, to ona nie jest tak zwyczajnie popierdolona. Ona ma certyfikaty na to wszystko. Wszystkie moje kompetencje można zobaczyć, kiedy się wchodzi do mojego magicznego miejsca, do mojej przestrzeni w Warszawie, którą stworzyłam do La Parika Concept. Ukończyła po prostu specjalne kursy ze zbzikowania. Ja jestem certyfikowanym soul coachem, certyfikowaną terapeutką ustawień systemowych. I na przykład ukończyła kurs totalnej biologii. Ukończyłam 3 poziomy totalnej biologii. 3-poziomowy. I sobie myślę, o w mordę, to jest niezła rzecz. Bo być biologiem, to już jest nieźle. Takie studia trzeba skończyć, coś. Ale być totalnym biologiem, tak sobie wyobrażam, że totalny biolog przy zwykłym biologu to jest totalny kozak przy jakimś lamusie, tak? No, sama nazwa wskazuje, że totalny biolog jest po prostu totalny. No i ona jest totalnym biologiem w dodatku 3-poziomowym. I zacząłem się tym interesować. Okazało się, że jakbym bardzo chciał, to za 8 dni mogę zacząć być totalnym biologiem, bo 16 września startuje jakiś kurs. To są 3 krótkie wykłady. 3, bo pierwszy poziom na pierwszy, drugi na drugi i trzeci na trzeci. Po 3 wykładach jesteś totalnym biologiem level 3, jak w Diablo, mag 3 levelu. No i czym jest totalna biologia? Bo pani Tamara jest totalnym biologiem, więc warto wiedzieć, czym jest, kim jest. Totalna biologia zakłada, to z oficjalnej strony, że każda choroba pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją i przesuwa nierozwiązany problem do podświadomości. Nic nie rozumiem. Uświadomienie sobie głęboko ukrytych emocji i opartych na nich przekonań i zachowań prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia. Czyli, że jak pomyślisz w odpowiedni sposób, to wyzdrowiejesz. No i spoko. Być może to na przykład jest coś związanego, nie wiem, ze sprawami depresyjnymi i no to w taki sposób się to leczy. I pomyślałem sobie, no okej, no to się wczytam w tą totalną biologię jeszcze bardziej. Co tam dokładnie można uleczyć? I to jest niezłe. Słuchajcie. Magowie poziomu pierwszego mogą zapoznać się z takimi tematami jak prawo rzeczywistości, ambiwalencji, dualizm, ok. Analogia góry lodowej w totalnej biologii, piramida zdrowia, różne sposoby chorowania, mózg jako bezpiecznik, biologia narodzin, jakieś tam, bla, 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 rak żołądka, stwardnienie rozsiane, rak wątroby, rak piersi, stadia rozpaczy, warunki uzdrawiania, genealogia. A jak pójdziesz na drugi poziom, to jeszcze będziesz mógł przez pozytywne myślenie pomóc osobom uleczyć chyba z chorobą Parkinsona, choroby skóry, stwardnienie rozsiana i miopatia, zwyrodnienia oczu, załamanie nerwowe, warstwy mózgowe, nadwaga, otyłość, niedowaga, choroby płuc, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, odpuszczanie. To jest niezłe. Magowie drugiego poziomu mogą się nauczyć odpuszczać komuś nawet, a także nie umrzeć na zawał. Albo zaburzenia trawienia. No i potem jest poziom numer 3. Zastanawiałem się, bo ona jest na poziomie 3, czyli ona jest już totalnie totalna. No i tam już mięsień sercowy, tętnice obwodowe, żyły wieńcowe, żyły obwodowe, wszystko można wyleczyć. Śledzione, białaczkę, sny. Co pani jest? Mam złe sny. A nie, ja dzisiaj leczę tylko białaczkę. Śpiączkę, ze śpiączki można wyprowadzić kogoś. Różne typy konfliktów. AIDS! Wierzenia. 13 sugestii pomocnych przy uzdrawianiu. Punkt bez odwrotu. Wolna wola. Takie tam bla, bla, bla. Kompleks Edypa. Wierzenia, to już chyba mówiłem. Podwójny mózg. Kurwa. No dobra, jakbyście chcieli zostać, to 3000 to kosztuje. 3 takie zjazdy, za 3 level tam niecałe 3000. I
mam dla was dobrą informację. Nawet nie trzeba w tym kursie uczestniczyć. Znaczy, możesz zapłacić i będziesz miał level 3 z totalnej biologii, nawet nie musisz uczestniczyć, bo jest napisane: zalecamy uczestnictwo w kursie online. Otrzymasz dostęp do nagrania kursu po jego zakończeniu, jednak uczestnicząc w nim online, uczestniczysz w procesie grupowym i możesz na bieżąco zadawać pytania. Czyli jeśli ci się nie chce, to potem dostaniesz link do tego, co tam było powiedziane i nawet nie musisz tego oglądać. Po prostu dostaniesz certyfikat, że jesteś magiem level 3, jak Tamara. Wiem, że dzisiaj się dzieją warsztaty, ostatnio też były piękne warsztaty, była piękna ceremonia kakao, przyjechała do nas para ze Stanów, co uważam za ogromny zaszczyt, dlatego że są... Przyjechała para ze Stanów na ceremonię kakao. Ja po prostu zostawię państwa z tym podsumowaniem pani Tamary González-Perei. Tamara González-Perea występowała w telewizji śniadaniowej niegdyś i zastanawiałem się, co jest nie tak z tymi dziewczynami, które występują w telewizji śniadaniowej. Pewnie tylko raz ruszyła. Wow. Dobra. Tu mam nóżkę, dobrze? Ja, idealnie. Czekaj tu, żeby nie, wszystko... Nie bój się, teraz jestem. Ależ. Bo wcześniej wydawało mi się, że jakimś siedliskiem zła są fakty TVN, bo najpierw Kamil Durczok, a potem Piotr Kraśko. No ale teraz patrzę na te śniadaniówki i się zaczynam łapać za głowę, bo dopiero co... Marcelina Zawadzka wpadła w złe towarzystwo i z tego powodu musiała zapłacić 60 tysięcy złotych kary, ponieważ no, generalnie karuzela VAT-owska i te sprawy została wciągnięta w wir wydarzeń, w którym nie chciała być. Zarzucono jej oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur i pranie brudnych pieniędzy. Zawadzka przyznała się do pierwszych dwóch, czyli oszustwo skarbowe i fałszerstwo faktur. Za ten czyn groziło jej do 8 lat więzienia. Sąd wymierzył jej karę grzywny w wysokości 60 tysięcy złotych. Oczywiście to wszystko przez jej byłego chłopaka. Potem jeszcze przeczytałem, że ten chłopak to miał podobno zlecać zabójstwa jakieś, więc w ogóle no, gruby kaliber. I pomyślałem sobie, no biedna dziewczyna. Nie ma szczęścia do chłopaków. I jak nagrałem odcinek o Tamarze González-Perei, pomyślałem sobie, ciekawe, co słychać w życiu miłosnym Marceliny Zawadzkiej. Ciekawe, czym zajmuje się jej aktualny partner. No i nie uwierzycie. Niczym fajnym. A my teraz planujemy dodać trochę chili do naszego programu. Oj tak, będzie trochę kontrowersji, no bo tak. Idziesz na pierwszą randkę. Załóżmy ja. Jej chłopak jest bardzo przystojny i dobrze zbudowany. I piszą oni w internecie, że jest przedsiębiorcą. Więc generalnie ideał. W dodatku nazywa się Max. To w ogóle dobrze brzmi. Max Gleckner z firmy Heliworld. I zacząłem się zastanawiać, czym ta firma się zajmuje i wszedłem na tą stronę. No bo młodzi ludzie, kupa kasy, ciągle latają po świecie. W zasadzie wydaje się, że na nic im nie brakuje. Jak można pozyskać tak wielki majątek, chciałem sprawdzić, bo zainspirował mnie pan Max. Otóż firma Healy zajmuje się sprzedażą urządzeń, które pomogą nam, co zrobić? Oczywiście wyzdrowieć. So for all you guys who don't know Healy, this is how the Healy looks like, and it's a frequency device with 144,000 different frequencies. Healy to niewielkie, acz wszechstronne i drogie to ode mnie. Urządzenie sterowane przez telefon z systemem Apple lub Android, które wykorzystuje programy spersonalizowanych częstotliwości mikroprądów w celu harmonizacji pola bioenergetycznego, co poprawia wiele aspektów życia. Holistyczne podejście do zdrowia zakłada poczucie jedności i spójności ciała, umysłu i duszy przejawiające się ogólnym dobrostanem i witalnością. Umożliwia uczestniczenie we wszelkich aktywnościach życia w pełni. Aby ci pomóc w pierwszych krokach i odpowiednim połączeniu urządzenia Healy oraz grup programów spersonalizowanych częstotliwości mikroprądów, opracowaliśmy kilka edycji Healy. Każda edycja składa się z urządzenia Healy oraz kilku grup programów Healy do harmonizacji pola bioenergetycznego. Wysłałem link do tego urządzenia do Tomasza Rożka. Powiedział, że już chyba te czaszki mają więcej sensu. Wiele osób próbowało podważyć moje kompetencje. Głównie dlatego, że są tańsze. Mówiąc krótko, Healy to gardki dla młodych. Jeśli ktoś jest młody i gardzi gardkami, które wydłużą mu życie, albo specjalną pościelą, którą się sprzedaje w Domu Kultury w Swarzędzu, to może zamówić sobie urządzenie Healy za 3,5 tysiąca euro i wtedy poczuje się naprawdę dobrze. Może do tego jeszcze Healy Watcha zamówić. Now the special thing about it is knowing that everything is energy and everything is based on energy and energy is frequency, so frequencies are everywhere. Może tam wydać 10 koła euro i wtedy powie znajomym, słuchajcie, ja się tak dobrze czuję,
bo używamy chili i będzie częścią większej społeczności, która się spotyka w różnych miejscach na świecie. Marcelina Zawadzka tam lata, nawet hashtagi wrzuca, Chili World, tam spotkanie w Singapurze dla użytkowników chili. Brzmi to lepiej niż spotkanie w Swarzędzu dla użytkowników pościeli, ale no, sami powiedzcie. No. W każdym razie, oni mają taką zakładkę, naukowe podstawy działania chili. I tam nie ma żadnych naukowych podstaw działania chili, żadnego linku do żadnych badań, nie ma nic, za to na koniec jest takie mniejszymi literkami, takie uwaga, dwukropek, uwaga. Programy IMF od Chili nie są wyrobami medycznymi. Nie mają leczyć chorób, zmniejszać ich intensywności, diagnozować ani im zapobiegać. Nie zostały poddane badaniom przez jednostkę notyfikowaną i nie podlegają pod procedurę oceny na mocy dyrektywy MDD / MDR. Informacje na niniejszych stronach są jedynie poglądowe i służą celom informacyjnym. Nie należy ich traktować jako odpowiednika profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy leczenia. Takich porad udzielają osoby z wykształceniem medycznym. Mówiąc krótko, napisali tutaj, widocznie przymuszeni przez jakiś urząd, że to wszystko chuj, że to nie działa, że nie masz żadnych podstaw, żeby w to wierzyć. Ale to jest na końcu i małymi literami, a wcześniej większymi. Kup, 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 kup. Promocja, tylko dzisiaj, tu taniej. Będziesz w Chili World. Polecisz do Singapuru przybić piątkę innym ludziom z Chili. Popatrzysz na Marcelinę Zawadzką, na jej dorodne piersi. Ona używała Chili i takiej urosły. Jeszcze talent trzeba mieć, nie? Ale dobra, czekaj, czekaj, serduszko może zrobić. Mimo, że Chili World stara się zagwarantować aktualność informacji zawartych tutaj, jednak nie ma gwarancji ich dokładności. Czyli nie wiadomo, co oni tam napisali. Nie ma gwarancji, że napisali coś dobrze. Zastosowania w każdym przypadku, czy ich stosowności w danym momencie. Chili World nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tych stronach. Jeśli zrobicie to, co oni polecają, to oni za to nie ponoszą odpowiedzialności. Wszystkie informacje są zaprezentowane w sposób pozbawiony jakichkolwiek sugestii. A odpowiedzialność za ich interpretację i wykorzystanie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Czyli jeśli zasugerowałeś się, że będzie ci lepiej, bo tu jest na przykład, że chili uśmierza ból, to jest twoja interpretacja. Oni napisali, że... Zaraz, ja muszę to znaleźć. Programy dla dobrego samopoczucia. Programy chili i EMF mogą pomóc ci po zaledwie w 20-minutowym zastosowaniu, bez względu na to, gdzie jesteś i co robisz, uprawiając sport, relaksując się w czasie pracy w domu lub w podróży. Więc jeśli z tego wniosku, jeśli z tego fragmentu wysnułeś wniosek, że one ci w czymś pomogą, to jest tylko twoja interpretacja. Oni napisali, że ci pomogą, ale to ty to tak zinterpretowałeś, bo mogłeś zinterpretować to tak jak ja, że ci nie pomogą, czyli to jest wszystko twoja wina. No więc już wiemy, czym się zajmuje Tamara González-Perea. Wiemy też, czym się zajmuje nowy chłopak Marceliny Zawadzkiej. Dzięki Bogu nie zleca zabójstw, ani nie rozkręcił karuzeli VAT-owskiej na 310 milionów złotych. Ten tylko sprzedaje garki dla milenialsów, czy też dla pokolenia Z. I się dobrze z tym czuje. Powodzenia w szukaniu nowych gwiazd telewizji śniadaniowej, bo te się lekko zużyły moim zdaniem. Potrzebujemy kogoś, kto jest odrobinę mniej skompromitowany. Dziękuję. Okay, we need to find somebody that need that product. But you just ask yourself that question. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.